Budżet obywatelski na rok 2015 podzieliliśmy na dwie pule. Na pulę projektów ogólnomiejskich, i to jest nowe względem budżetu obywatelskiego, który obowiązywał w roku ubiegłym, i na pulę okręgową. Jeżeli chodzi o podział miasta na okręgi do budżetu obywatelskiego, dokonaliśmy całkowicie nowego podziału. W zeszłym roku obowiązywał podział taki, jaki obowiązywał przy wyborach w 1999 roku, czyli na 9 okręgów wyborczych. W chwili obecnej mamy podział miasta na 10. Nie są to okręgi równoliczne, tak jak było to w przypadku ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Natomiast są to okręgi złożone, takie, które wybraliśmy w sposób funkcjonalny pod wieloma aspektami, i zarówno edukacyjnymi, komunikacyjnymi, no i oczywiście historycznymi. Miasto podzieliliśmy na 10 okręgów wyborczych, już zacytuję, jakie to są okręgi. Okręg Owczarki, okręg Kunterszten z Tuszewem i Sadowem, okręg osiedla Tarpno razem z osiedlem 6 Marca oraz Górą Garnizonową, okręg Starego Miasta i osiedla Wyzwolenia, okręg osiedla Kopernika z osiedlem Chomińskim, okręg osiedla Kawalerii z osiedlem Stare Lotnisko, okręg osiedla Lotnisko z Węgrowym Pastwiskiem, okręg osiedla Strzemięcin, okręg osiedla Rządz i okręg osiedla Myniszek razem z Rudnikiem. Także przychyliliśmy się tutaj też do prośby mieszkańców osiedla Myniszek, aby wyodrębnić. Natomiast jakie to ma skutki? Ma to takie skutki, że każdy okręg będzie miał inną pulę środków do wykorzystania. Pula na projekty ogólnomiejskie wynosi 500 000 zł, natomiast pula na projekty okręgowe to jest 1,5 mln zł, przy czym 30% tej kwoty, czyli 450 000 zł, zostanie podzielone porówno na każdy okręg wyborczy, czyli 45 000 zł na każdy okręg. Reszta tej kwoty, czyli 1,050 000 zł, zostanie podzielona na liczbę mieszkańców w danym okręgu. I tak, na Owczarki do dyspozycji będą miały kwotę 70 000 zł, okręg złożony z osiedla Kunterszten, Tuszewa i Sadowa 134 000 zł, okręg złożony z Tarpna, osiedla 6 Marca oraz Góry Garnizonowej to będzie 212 066 zł, okręg złożony ze Starówki oraz osiedla Wyzwolenia to jest 205 462 zł, okręg złożony osiedla Kopernika oraz Chomińskiego Przedmieścia to jest 178 605 zł, okręg złożony z osiedla Kawalerii oraz Starego Lotniska to jest 130 302 zł, okręg złożony z Lotniska Węgrowa i Kobylanki 166 513 zł, okręg złożony ze Strzemięcina 163 323 zł, okręg Rządz 144 795 zł i okręg Myniszek z Rudnikiem 95 636 zł. Wartość projektów jest następująca. Od minimalna wartość to jest 5 000 zł, maksymalna 100 000 zł w przypadku tych projektów okręgowych. Natomiast w przypadku okręgów ogólnomiejskich to jest też minimalna wartość 5 000 zł, natomiast maksymalna 250 000 zł, czyli 250 000 zł. Oddawania głosów, dopuszczalnych form oddawania głosów i zasad ważności oddanych głosów. Takie informacje zgodnie z treścią, mogę tak mówić, przewodniczący, zgodnie z treścią projektu uchwały, który Państwu przedłożyliśmy jako inicjatorzy, szczegóły będą podane w zarządzeniu prezydenta, podobnie jak w zeszłym roku. Natomiast już przyjęliśmy, że głosowanie odbędzie się w sposób bezpośredni zarówno w lokalach do głosowania, tak jak było w roku poprzednim, natomiast nową będzie głosowanie w sposób internetowy, czyli poprzez system internetowy. Znaczy już w lutym tutaj monitorowałem, że tych punktów do głosowania powinno być więcej. Jeżeli na przykład te dwa osiedla są połączone, na przykład osiedle Kopernika, osiedle Chełmińskie, punkt do głosowania powinien być zarówno na tym osiedlu, jak i na tym. Wnosiliśmy do pana prezydenta, bo uwzględnił właśnie takie propozycje zarządzania. Jeszcze jedno pytanie. Na okręg 5 osiedle Kopernika, Chełmińskie będzie to kwota 178 000 zł. A co w przypadku, jeżeli wygrają dwa pierwsze projekty wartości 100 000 zł? Zgodnie z treścią uchwały, którą Państwu przedłożyliśmy, jeżeli dwa pierwsze projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, przekroczą kwotę, która jest na dany okręg do podziału, to wchodzi kolejny projekt, który uzyskał mniejszą liczbę głosów, tak aby wyczerpać kwotę.
ponieważ w budżecie obywatelskim do dyspozycji mamy kwotę 2 milionów złotych, nie możemy jej przekroczyć. Tak? Jeżeli osiedle Kopernika i osiedle Chemickie Przedmieście ma 170 tysięcy złotych do wykorzystania, no to nie może wydać 200. Natomiast może wydać 170. Jeżeli pierwszy projekt to jest 100 tysięcy złotych, czyli wyczerpuje maksymalną pulę na ten projekt, drugi projekt także 100 tysięcy złotych, on nie zostanie uwzględniony. Natomiast zostaną uwzględnione pozostałe, aż do wyczerpania kwoty 170 tysięcy złotych i taki mechanizm praktykuje się w całej Polsce. Znaczy to jest na pewno sprawiedliwe, jeżeli na przykład dwa pierwsze projekty. Jak inaczej nie ma pieniędzy. Nie, musimy się ograniczyć jakimiś zasadami, ponieważ ze 170 tysięcy złotych nie zrobimy 200. No zgadza się. No, na przykład te dwa pierwsze projekty będą miały zdecydowaną przewagę w liczbie głosów, a kolejny projekt będzie miał powiedzmy jakiś tam procent. I to dlaczego ten projekt ma wygrać, a nie ten, który ma większość mieszkańców? Proszę mi uwierzyć, że tego typu przykłady, o których Pan mówi, mają miejsce w Polsce. Teraz w Toruniu był taki głośny przykład, że był projekt, który miał 3000 głosów ponad i nie przeszedł, dlatego że wyczerpywał pole środków. Natomiast zostały zrealizowane 4 inne projekty, małej ważności. Kolejności. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa? Na przykład na Kopernika 178, czyli różnica ponad 100 tysięcy złotych tylko dlatego, że zagęszczenie mieszkańców na osiedlach jest, a na przykład taka dzielnica jak Owczarki, kiedy tereny są do zagospodarowania i potrzebne są większe środki, wydaje mi się krzywdząca dla tych dzielnic, tak? Bo tak jak sugerowałam, zrównoważony transport publiczny, czyli typu ścieżki rowerowe, zagospodarowanie terenu, czy utworzenie parków, na przykład rozrywki na tych terenach, ciągle będzie traktowane po macoszemu, że tak powiem, tak? W cudzysłowie. Czy te małe osiedla, czyli osiedle mniejszych, osiedle Owczarki, które są najmniejszymi spośród tych 10, są uprzywilejowane względem tych pozostałych? Dlaczego? Dlatego, że pulę środków, którą mamy na okręgi, 30% tej kwoty, 1,5 miliona, czyli 450 tysięcy złotych, podzieliliśmy porówno na każdy ten okręg, bez względu na liczbę mieszkańców. Jaki jest efekt końcowy tego? Jeżeli w Owczarkach zamieszkuje 2219 osób i Owczarki mają do dyspozycji 70 tysięcy złotych, oznacza to, że na jednego mieszkańca Owczarek przypada 35 złotych budżetu obywatelskiego, niecałe 33 złote. Natomiast w przeliczeniu na przykład przy tych największych okręgach, na przykład Tarnów, 6 Marca i Góra Denizonowa, czy na przykład Starówka plus osiedle Wyzwolenia, gdzie w obu tych okręgach jest ponad 14 tysięcy mieszkańców, bo tam jest najbardziej gęste zaludnienie, tam kwota na mieszkańca wynosi 11 zł, czy 12 zł. Tak? Także proporcjonalnie do liczby mieszkańców to te najmniejsze okręgi zyskują dzięki temu. Ja rozumiem, co chcę Pani powiedzieć, to są nisze, które z Rudnikiem oraz Owczarki są najbardziej rozległe okręgi wyborcze. I być może największe mają braki w infrastrukturze miejskiej. Natomiast no, tak czy inaczej duże osiedla mieszkaniowe, duże organizmy miejskie, takie właśnie jak Starówka, jak Tarpno, jak Strzemięcin, jak osiedle Lotnisko, finansują swoim kosztem właśnie budżet obywatelski w tych mniejszych okręgach. Wyjdą z inicjatywą zbudowania infrastruktury, która będzie służyła całemu miastu, nie tylko im, tylko całemu miastu. Typu właśnie ciągi komunikacyjne, na przykład droga dojazdowa do jeziora Tarno, które się znajduje w połowie właśnie w tym okręgu wyborczym, to może zgłosić taki projekt jako projekt ogólnomiejski. Jeżeli taki projekt zyska poparcie, to do 250 tysięcy złotych na projekt może być na taką infrastrukturę przekazany. Zgadzam się z tym przeliczeniem, Panie Radne, ale no de facto liczby pokazują same, jaki okręg nie dostanie jakie pieniążki, tak? Czy nie? Okręg złożony tak, z 2000 mieszkańców zaledwie dostanie aż 70 tysięcy złotych. No właśnie, ale tereny są rozległe, ci ludzie też płacą podatki. A siedmiokrotnie większy okręg wyborczy dostanie tylko 3 razy więcej. No tak, ale no de facto dostanie tylko 70 tysięcy, gdzie potrzeby danego okręgu są dużo, dużo większe. Dostanie aż 35 tysięcy złotych na osobę. Trudno, to ja już uważam to za szkodzące tym okręgom. W mojej opinii w ogóle dofinansowanie z budżetu promis zawarte na posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w zeszłym roku obowiązywało taki 50% udziału środków na porówno na każdy okręg, a resztę
względem mieszkańców. Natomiast mówię, moim zdaniem powinno być proporcjonalnie. Jeżeli mieszka w danym okręgu wyborczym 2000 osób, to 2000 razy wskaźnik złotych na osobę powinien być. Natomiast mówię, to był wypracowany kompromis. Uważam, że bardzo faworyzuje mniejsze okręgi wyborcze. No nie, no na przykład tutaj w okręgu piątym jest to kwota 178 tysięcy, tak? I słyszałem przed chwilą, że jeżeli wygrają dwa projekty po 100 tysięcy, to ten drugi projekt za 100 tysięcy nie wejdzie, a wejdzie projekt, który zdobył mniejszą liczbę głosów. Tak. Dlatego proponuję, by wprowadzić maksymalną kwotę projektu 89 tysięcy dla tego okręgu i uczciwe by było wprowadzenie takich uwarunkowań dla wszystkich okręgów, tak żeby mogły wygrać projekty, które zdobyły największą liczbę głosów. Dlatego podajemy do publicznej wiadomości, ile jest środków na poszczególne okręgi wyborcze. Nikt nie powiedział, że mieszkańcy złożą same projekty o wartości... Dajemy mieszkańcom informację, że maksymalna wartość projektu to jest 100 tysięcy złotych. No. Uważam, że to nie jest uczciwe, jeżeli drugi projekt nie wejdzie z większą liczbą głosów. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy ograniczyć to do kwoty 89 tysięcy. Szanowni Państwo, propozycja oznaczałaby to, że proceduralnie każdy okręg ma jakąś inną pulę środków, tak? Znaczy to było sprawiedliwe, że nie wiem, że w Owczarkach do dyspozycji jest 70 tysięcy, a na przykład, nie wiem, no 100 tysięcy czy ileś... No rok temu to było zdecydowanie proste, tak? Była pola 200 tysięcy, wygrywały dwa projekty, które zdobyły największą liczbę głosów. No tak, ale w zeszłym roku, szanowni Państwo, w zeszłym roku właśnie przez to, że nie było możliwości, żeby projekty, które zajęły kolejne miejsca, a jeszcze nie wyczerpano tej puli zasobów środków na dany okręg wyborczy, w zeszłym roku, proszę zwrócić uwagę, że z 2 milionów złotych, które mieliśmy do dyspozycji, spożytkowaliśmy zaledwie 1,5 miliona złotych. I 2 miliona złotych zostało w budżecie miasta, nie spożytkowane na budżet obywatelski. Natomiast rozwiązanie, które proponujemy Państwu w uchwale, powoduje, że cała kwota 2 milionów złotych może być rozdysponowana w poszczególnych okręgach wyborczych. Tak, czyli de facto więcej środków dzięki tej uchwale zostaje w okręgu wyborczym niż wynikało to z mechanizmu obowiązującego w roku ubiegłym. Taka propozycja daje szansę tym mniejszym projektom na wejście do zrealizowanie tych projektów, bo w zasadzie jeśli ktoś wychodzi z założenia, dobra, robimy dwie duże rzeczy, to mniejsze projekty, nie wiem, typu Place Zabaw Wielki, jakby nie ma szans przebicia się, a tak jest to szansa, że ewentualnie wskoczy. Być może w drugim roku, w trzecim roku, ale wskoczy do... Okręg Owczarki 70 tysięcy i 8 złotych. 8 złotych. Hmm? Kunterszten, Duszewo, Sadowo 134 tysiące 10 złotych. Darwno 86 marca, Góra Garnizonowa 212 tysięcy 66 złotych. Starówka, Osiedle Wyzwolenia 205 tysięcy 462 złotych. Osiedle Kopernika i Chomińskie Przedmieście 178 605 zł. Osiedle Kawalerii i Stare Lotnisko 130 302 zł. Osiedle Lotnisko Węgrowo-Kopelanka 166 513 zł. Osiedle Strzemięcin 163 323 zł. Osiedle Rządz 144 795 zł. I osiedle Mniszek 95 636 zł.